Cześć, witam bardzo serdecznie na porannym przeglądzie kryptowalut. Startujemy. Bitcoin powoli odrabia straty, ale dziś już czerwona świeczka na Bitfinexie. Zobaczmy. Bitstamp również. Giełda BTC też czerwona. U Chińczyków. Chińczycy jak na razie najbardziej chcą iść w górę. A Japończycy też również czerwona świeczka. Wróćmy jeszcze do Bitfinexa. Tak, mamy odreagowanie ostatnich spadków, ale obawiam się, że kurs może nie dojść do ostatniego szczytu. Nie wiem, czy w tym miejscu, czy dopiero później zacznie zawracać. Zobaczmy inne waluty. Litecoin. Wczoraj mocne wybicie na Litecoinie. Dziś powoli zaczynamy korektę. ETH. ETH dalej nie wiadomo. Kurs idzie w bok od kilku dni. Lekko w górę, lekko w dół. Z trójkąta, który tutaj mamy, mamy wyjście bokiem. Linia trendu wzrostowego została przebita, ale bez większego wolumenu kurs nie poszedł po przebiciu dalej w dół, tylko odbił. Więc tutaj wszystko jest tak naprawdę możliwe. ETC. Tutaj mamy ładne odbicie od linii trendu wzrostowego. Przebity opór. Zamieńmy sobie na przerywaną. Tak, była próba kontynuowania wzrostów, ale na razie widać, że tak jak na Bitcoinie, trochę brakuje siły. Tak samo może być i na ETC, że niestety kurs dalej nie będzie ciągnął w górę. Lisk. Lisk niestety jest poniżej wsparcia na wcześniejszym ATH. No i na razie nie wygląda to dobrze. Co prawda dzisiaj mało się dzieje jak na razie. Bardzo mała świeczka. No ale jeżeli w najbliższym czasie kurs nie odbije, to może niestety testować to wsparcie, a później dopiero mamy wsparcie na linii trendu wzrostowego. Ripple. Przez cały czas lekko powyżej linii trendu. Tutaj no brak na razie siły na większe odbicie, więc mamy trend boczny. Dash. Dash lekko w górę. Zmieniliśmy trochę wykres. Tutaj do ATH mamy bardzo dużo jeszcze miejsca. Linia trendu wzrostowego została przebita. Ale minimalnie kurs obronił się. Przesuńmy tą linię trochę w prawo i zmieńmy na ciągłą. Tylko, że niestety jest bardzo blisko przez cały czas tego wsparcia, które może zostać niestety przebite, jeżeli kupujący nie uaktywnią się bardziej. Monero. Tutaj powoli, ale do góry. Powyżej linii trendu wzrostowego. Tutaj testujemy wcześniejszy szczyt. Przebicie linii trendu spadkowego. Coś się z tego tutaj może urodzić większego. Ale patrząc po wcześniejszych kryptowalutach, no, trzeba brać pod uwagę to, że sentyment na rynku nie jest za ciekawy. NEM. Tu nic się nie dzieje niestety od dłuższego czasu. Kurs powyżej linii trendu wzrostowego. No jest szansa na odbicie. W tym miejscu kurs odbił ładnie. I tu po korekcie może pójść również większe odbicie. Doge. Nic się nie dzieje. Trend boczny w tym kanale przez cały czas.
Golem. Golem. Ładnie wybicie w górę, coraz bliżej swojego ATH. Powoli. Co prawda nie mamy tutaj potwierdzenia w wolumenie. Nie zwiększa nam się ilość kupujących. Ale no, jest szansa na testowanie tego ATH. Już zaczyna działać zasada przyciągania. Najbliższa linia jest teraz ta. Tylko może niestety nie być siły na przebicie tego oporu. Augur. Tutaj patrząc globalnie, to przez cały czas jesteśmy w lekkim trendzie wzrostowym, ale linie zostały już poprzebijane. Linie trendu wzrostowego. Kolejna linia została przebita. Więc bez jakiejś większej rewelacji. Zcash. Po przebiciu swojego ATH niestety brakło siły na kontynuowanie wzrostów. I teraz jesteśmy w korekcie. Wyrysujmy sobie linię trendu spadkowego. I zobaczmy, co się będzie działo. W tym miejscu jeszcze może być odbicie. To jest akurat bardzo blisko linii trendu wzrostowego. No jeżeli nie pójdzie odbicie, no to niestety korekta będzie się pogłębiała. Stratis. Przebita jedna linia trendu spadkowego. Ale jak widać, możemy wyrysować już następną linię. Kurs po przebiciu niestety spada. I tutaj mamy już zasadę przyciągania do tej linii trendu wzrostowego, która może być testowana. Może nawet dziś. Jest szansa na odbicie w tym miejscu i pociągnięcie kursu w górę, ale przy kiepskim sentymencie na rynku niestety ta linia może zostać przebita. Stelar. Tu od dłuższego czasu nic się nie dzieje. Płasko. Powyżej wsparć. Mały wolumen. Nikt nie chce tym handlować jak na razie. Steam. Steam niestety mamy spadki. Tutaj widać, że możemy sobie wyrysować jakąś linię trendu spadkowego. I tak naprawdę jesteśmy w trójkącie takim tutaj. Dość sporym. Czyli tu się wszystko może zdarzyć. Możemy wyjść górą, jak i dołem z tego trójkąta. Mate. No Mate nie ma siły na dalsze wzrosty. Niestety przez cały czas jesteśmy w tym rejonie. Next. Na Next też możemy wyrysować sobie kolejną, czy kolejną. Pierwszą w sumie linię trendu spadkowego. Kurs porusza się w dół. Tu jest szansa na odbicie. Dwa razy ta linia wcześniejszego szczytu była już testowana od góry. Tutaj raz. Wczoraj kolejny raz. Może być tutaj dobre miejsce na odbicie. Szczególnie, że zbliżamy się do wsparcia na linii trendu wzrostowego. Czyli ten rejon. Nawet jak ta linia jest przebita, tu mamy wsparcie na tej linii. Jest szansa na odbicie. Czy zostanie wykorzystana? Nie wiadomo. Nowa coin. Tutaj mamy jakieś odbicie. Rysujmy sobie linię trendu wzrostowego. Na kolor fioletowy. Na razie skromnie wolumenu nie widać większego, więc tak naprawdę nie ma co do tego przywiązywać większej wagi, bo na rynku nie ma za dużo handlujących jak na razie. Namecoin. Namecoin utrzymuje się powyżej linii trendu, przez cały czas to już mamy od kilku tygodni taką sytuację. Ale nie ma siły na większe wybicie. Pierwsze odbicie od tej linii, korekta. Drugie wybicie, kurs wyszedł wyżej. Wyższy szczyt, czyli ogólnie pozytywnie. Ale potem mieliśmy korektę, która
zniosła praktycznie cała ta świeczka wybijająca została zniesiona. Co to oznacza w praktyce? No jeżeli mamy impuls do wzrostów, sporo kupujących i później cały ten impuls zostaje zniesiony, dwie następne świeczki znoszą go całkowicie, to tak naprawdę jakby tego nie było. Kurs poszedł w górę i spadł do tego samego miejsca, z którego wyszedł, a tak naprawdę spadł po tym jeszcze trochę niżej. Ale patrząc pod uwagę, pniemy się na całość, pniemy się trochę wyżej, w górę, coraz wyżej, coraz wyższe dołki są. Tylko, że tak naprawdę nic się tutaj nie dzieje. Mało kupujących, mało sprzedających, mały ruch na rynku, więc to wszystko, co tutaj widzimy, jest tak naprawdę na razie mało znaczące. Tutaj może ktoś robił większe zakupy. Wczoraj może również tak było. Co może oznaczać, że będzie wybicie na tym walorze. Ale jeżeli sprzedający się uaktywnią bardziej, no to niestety ta linia trendu może zostać przełamana. Peercoin. To mamy bardzo podobną sytuację jak Namecoin. Teraz może na tym przykładzie objaśnię, jak rysuję dołki i szczyty. Tutaj mieliśmy dużą świeczkę zieloną ze sporym knotem od góry. Dlaczego nie narysowałem tutaj jeszcze szczytu? Ponieważ wszystkie następne świeczki, które są po tej świeczce, mieszczą się w tym rejonie od szczytu do dołka tej świeczki. Żadna z tych świeczek nie wyszła ani w górę, ani w dół. Jeżeli któraś by wyszła w dół, wtedy zaznaczyłbym tutaj szczyt. Jeżeli kurs wyjdzie górą, nie będę tutaj zaznaczał szczytu. Co to oznacza w praktyce? W praktyce oznacza to, że mieliśmy tak. Mocny wystrzał w górę, korekta. I teraz, co tutaj może być znaczące? Ważnym miejscem do zagrania może być teraz przebicie tej linii. Wyrysujmy na razie tutaj i tutaj. Może być przebicie górnej szczytu tej świeczki albo dołu tej świeczki. Jeżeli kurs wyjdzie górą i przebije tą wartość, to naprawdę może być szansa na spore wzrosty. Jeżeli przebije dół tej świeczki, no to niestety prawdopodobnie będzie się to wiązało z testowaniem linii trendu wzrostowego, która może niestety zostać przebita. Więc póki przez cały czas jesteśmy w tym rejonie, wszystko się może zdarzyć. Pamiętajmy również o fałszywych wybiciach. To, że na przykład kurs na chwilę wyjdzie powyżej tej świeczki, nie oznacza, że od razu poleci nie wiadomo jak wysoko. Może w każdej chwili zawrócić. Jest to też związane z wolumenem. Jeżeli będzie duży wolumen, tym bardziej to wyjście będzie miało znaczenie. Przy mniejszym wolumenie mniejsze znaczenie. Dobrze, skasujmy te linie i idźmy dalej. Bitcoin. Tak, tutaj przez cały czas się poruszamy nad linią trendu wzrostowego, ale dzisiaj mamy już korektę lekką. Po dwóch dniach odbicia, jeden dzień korekty. No tutaj jest szansa na kontynuowanie tych wzrostów. Ale na razie tutaj patrząc na wcześniejsze waluty, tak sentyment jest raczej słaby. Siakoin. Tutaj za to wczoraj ładnie przebity wcześniejszy szczyt. Dzisiaj kolejna zielona świeczka, kontynuowanie wzrostów. Jeżeli dzisiaj przebijemy szczyt wczorajszej świeczki, będzie spora szansa na testowanie ATH. Możemy tu sobie wrysować
kolejną linię trendu wzrostowego bardziej nachyloną. No, wygląda to dość ciekawie. Jeżeli cały sentyment na rynku nie będzie jakiś bardzo negatywny, no to jest spora szansa na nowe ATH. BitShares. Tak. Tutaj przez cały czas poniżej linii trendu spadkowego, ale powyżej wsparcia na wcześniejszym szczycie. Jest możliwość, ten rejon, możliwość na odbicie. Tutaj możemy mieć wybicie kursu. Jeżeli przebijemy to wsparcie, no to niestety kurs może niestety spadać jeszcze bardziej w dół. DGB. Oj, tutaj niestety mamy test wsparcia na linii trendu wzrostowego. To wybicie, które mieliśmy od tych wsparć, korekta niestety zeszła już praktycznie na sam dół. No, przebicie tej linii spowoduje testowanie kolejnych linii. No, może nie być za dobrze, jeżeli dziś kurs nie odbije. Gnosis. Tutaj również coraz bliżej linii trendu. Świeczka knot dołem dotknęła już tej linii. Ostatnia szansa na odbicie. Jeżeli nie zostanie wykorzystana, wrysujmy sobie tutaj kolejną linię trendu spadkowego. No to niestety mogą spadki się pogłębić. Litecoin. I tutaj nasz lider wczorajszych wzrostów. Prawie doszliśmy do ATH. $48. Kurs doszedł prawie do 46. Dziś od rana korekta. Widać, że z każdą minutą i z każdą godziną pogarsza się sentyment na rynku. Jeszcze wczoraj w nocy wyglądało to o wiele inaczej, o wiele lepiej tak naprawdę. A teraz obserwując to, co się dzieje i patrząc na Litecoinie, jak już jesteśmy praktycznie w połowie tej świeczki wczorajszej wzrostowej, i zbliżamy się do tej linii trendu wzrostowego, którą tutaj mamy wyrysowaną. No może to być tylko taki chwilowy zryw i nie pójdzie pociągnięcie dalej w górę. Ale też, jeżeli będzie zdrowa korekta, powoli kurs przetestuje te ostatnie szczyty od góry i tu nastąpi odbicie, no to wtedy spokojnie jest szansa na nowe ATH i duże wzrosty. Wczorajsza świeczka na dużym wolumenie. Duże zakupy ktoś zrobił. Jednocześnie jak ktoś zrobił duże zakupy, to ktoś dużo sprzedał. Czyli też była duża realizacja zysków. Popatrzymy, jak będzie wyglądała sytuacja w najbliższym czasie. Tak jak mówię, tutaj sporo osób realizowało zyski. Część kupowało, licząc na kolejne wzrosty. ETH w stosunku do dolara. Wyszliśmy, przebiliśmy linię trendu spadkowego, wyszliśmy górą, ale dziś już testujemy tą linię od góry. No więc brak siły na ciągnięcie wzrostów dalej. ETC. Przebite ATH dzisiaj w nocy. Ok, tylko to jest to, co tam mówiłem przy innej walucie, że możemy przebić lekko i niestety kurs zaraz wróci. To właśnie mamy taki przypadek. Przyjrzyjmy się temu bliżej. Zejdźmy na mniejszy interwał czasowy, na przykład godzinowy. Albo zobaczmy jeszcze na 15-minutowym. Jak wygląda sytuacja? Kurs rósł. Doszedł do oporu. Lekkie przebicie, korekta. Próba wyjścia górą. Wolumen niestety nie był jakiś bardzo duży w porównaniu do tych wcześniejszych, porównywalny. Korekta, kolejna próba wyjścia górą i niestety widać już tutaj po wolumenie, że
brak chętnych na zakupy większe i kurs zaczął nam spadać. Co to może oznaczać? No, oznaczać może to, że tutaj ludzie sobie porealizowali zyski, a nie było chęci na ciągnięcie kursu w górę. Można się spodziewać, że niestety korekta będzie kontynuowana. Ripple. No tutaj niestety od dłuższego czasu nie wygląda to za dobrze. Kurs porusza się w trendzie bocznym z tendencją spadkową. Dobrze, co tu jeszcze mamy? I na końcu zobaczmy Dasha. No Dash wczoraj bardzo ładnie w górę doszedł do linii trendu spadkowego. No i niestety w tym momencie uaktywnili się sprzedający. Ten knot świadczy o tym, że oni przejęli kontrolę pod koniec dnia. I dziś kontynuacja spadków, czyli niestety kupujący nie mają siły na ciągnięcie kursu w górę. I jesteśmy w takim oto trójkącie. Dobrze, zróbmy podsumowanie. Jedna waluta tutaj wyglądała tak, BitShares. Tak, BitShares wyglądała, że to może być dobre miejsce na wzrosty, ale nie można się skupiać tylko na jednej walucie. Zawsze sobie możemy wychodzić od ogólnego nastroju, jakie są ogólne nastroje na rynku i schodzić na przykład do poszczególnej waluty albo odwrotnie. Tutaj analizując BitShares mówiłem, że tutaj jest dobre miejsce na odbicie, szansa na wzrosty i tak dalej, ale patrząc w górę i w dół, ile tutaj mamy czerwonego i po nastroje, jakie panują nastroje, niestety skasuje tą strzałkę w górę, bo pomimo tego, że tutaj mamy dobre miejsce na odbicie i szansę, to niestety może to zostać zaprzepaszczone ze względu na słaby sentyment rynku, czyli brak nowych kupujących, którzy będą pchali kurs w górę. Widać to bardzo dobrze, zwłaszcza na Bitcoinie, który przez cały czas jest jednak wyznacznikiem dla większości kondycji rynku. I jeżeli Bitcoin spada, to ludzie zaczynają się bać i sprzedają też inne walory. Także reasumując, na początku w niedzielę nie widać tutaj siły kupujących. To tyle na dzisiaj. Do usłyszenia jutro.